na linii rzutów. Zaczy Donikiewicz, tu zawodnik z drugiej ligi, Mickiewicz Katowice, także niesłychany snajper. Ale jeszcze nikt jeszcze ciebie nie pobił, nikt jeszcze pięć razy nie trafił. A skąd jesteś? Z Katowic, Katowica. Wiesz, kto wygrał w tamtym roku? Konkurs w tych rzutów. Tak. Nie byłem jeszcze. Norbert Kujon wygrał, zdobył także strój Edwana i na 6 rzutów miał 4. To wystarczyło. Dzisiaj tutaj na tym streetballu poziom wzrasta, nie tylko w turniejach, ale także w rozgrywkach, ale moim zdaniem 5 koszy powinno wystarczyć. Najwyżej ci może ktoś dorówna i będzie dogrywka. Także zawodnik junior AZS Katowice, Piotr Świerz, rocznik 91, nie udało się w Mistrzostwach Polski, może będzie drobny indywidualny sukces. To już jest sukces, tak jest. I dziewczyny rzucają. Ja bym proponował, żeby dziewczynom dać ten jeden na bliżej, nie? Nie ma. Dziewczynom trochę bliżej, nie pominie podwody. No? Nie ma żadnych ulg, nie? Wszyscy są na równi. I mamy kolejną zawodniczkę. Juniorka starsza. Panie dyrektorze, jak pan to robi, że pan zdobywa takich sponsorów, którzy dają tak fajne nagrody jak strój Edwana? W tamtym roku też mogę był. Mogę zademonstrować. Proszę pokazać. Nie, w tamtym roku był Nike. Nike, a teraz Edwan, proszę. Nike, w tamtym roku jest Edwana. Może na który jest dziewczyna. No super, super. I kto to funduje? Go Sport. O, proszę. Ta firma zawsze... No nie na Wędkowski, no nie? No, ale czy tutaj ktoś pobije... I to w klapkach. Tak, zawodniczka w klapkach trafia. Obiecała, że trafi 6 razy, ale nie jest. To w okularach jest. Ale mógł pan, panie dyrektorze, coś zrobić dla tych dziewczyn, jakąś ulgę, może bliżej? No jakby rzucały w strojach kąpielowych, to można by obniżyć. To w przyszłym roku zawodniczka. Ja będę grały bikini. Okej. Pomysły są coraz to nowsze, nie można różne rzeczy robić. Wiesz, ważne, żeby to się teraz robiło dobrym echem. A niech pan zrobi kiedyś nagrodę, na przykład maluch. Maluch teraz można kupić, malucha za 500 zł. Do umycia. Idę, bo widzę, że mi kosz mówią. O godzinie 14 konkurs sadów, ale to już będzie w hali. A w tej chwili kończymy konkurs rujek. 49 zawodników, 49. Całkiem dużo.